Gościem programu Sława jest Joanna Krupa. Witam. Cześć, kochana ślicznotko. O, fajnie zaczynasz. Aka, czy ty jesteś grzeczną dziewczynką? Jestem grzeczna, jak muszę być grzeczna, ale znasz mnie, wiesz, że mam, jak to dlatego się mówi... Dlatego cię pytam. I have balls. Czyli masz jaja. Mam jaja, a czym tak. to się objawia, to, że masz te jaja, czyli nie do końca zawsze jesteś grzeczna? Znaczy, wiesz co, do końca jestem grzeczna, jak mam coś do powiedzenia z pasją, że walczę o coś, albo jak ktoś próbuje mi zrobić krzywdę, czy komuś bliskiemu, to wtedy pokazuję troszkę ostrą Joannę. Ile razy w życiu usłyszałaś, że za dużo podskakujesz, że za dużo o coś walczysz? Znaczy, wiesz, myślę, że... Dużo ludzi właśnie szanuje to, że biorę taki, że mam dystans do siebie i też ryzykuję trochę. Że to nie, może nie, że nie jestem grzeczna, tylko że biorę ryzyk, swoje nazwisko i ryzykuję tym, bo mam straszną pasję na coś. I obojętnie jaki będzie finałowy, wiesz, the end, że będę się tego trzymać. Bo mi chodzi o, na przykład o to, że ty masz opinię trochę skandalistki, nie wiem czy wiesz. Przychodzisz na premierę filmową, widzisz aktorkę w futrze i mówisz, nie będę z nią siedziała nawet na jednej sali, trach drzwiami. Ale wiesz dlaczego tak się stało? No bo ona miała prawdziwe futro. Tak, ale też powiem ci dlaczego to w ogóle tak było. Bo nie jestem taka, że wiesz, podchodzę do ludzi, każdy kto ma futro, że robi aferę, bo myślę, że każdy ma swoją karmę i też każdy może sobie decydować. Była taka sytuacja, że ja siedzę w pierwszym rzędzie, już prawie film się zaczyna, a ta specjalnie wiedziała, że kocham zwierzęta, zrobiłam PETA anti-fur, ona przechodziła i tak specjalnie przed moim buzią, tak przeszła tym, wiesz, tym futrem specjalnie, żeby mi na złość zrobić. Futro, i to było duże, chyba białe, na to już tyle lat temu, że ona specjalnie to zrobiła i dlatego ja tak... Trochę się dałaś sprowokować. I się dałam sprowokować.